Jesteśmy po drugiej konferencji Live Game, gdzie rozwiano wszystkie moje wątpliwości odnośnie hipokryzji i głupoty co niektórych zawodników. Śmiało mogę powiedzieć, że jest to odmóżdżenie totalne. Zróbmy to chronologicznie. Yellowbox w swoim filmie nazywa Meduzę Pato YouTuberem. Na początku mojej kariery dałem się namówić na kręcenie odcinka z innym takim Pato YouTuberem. Z Meduzą. Następnie udziela wywiadów, w którym potwierdza swoje zdanie. Później kasuje film z oszczerstwami w stronę Meduzy, by później podczas drugiej konferencji w towarzystwie patusów, uwaga, nazwać siebie Pato YouTuberem. Po prostu nie czuję się najlepiej, będąc częścią takiej społeczności. Nie przyszedłem tutaj, ponieważ świetnie się bawię. Świetnie, dla mnie to jest świetne. No ale fajnie jesteśmy się patologią, no to kurwa, co to robisz? No, a czy to sprawia, że nie mogę patrzeć? No to po chuj wyzywasz, ktoś jest patologiczny, skoro siedzisz z ludźmi, którzy są patologiczni, podobno na jednej ulicy. Tak naprawdę każdy z nas jest trochę patologiczny. Ale wiesz, być patologicznym, a udawać, że się nie jest patologicznym, to jest różnica. Wydaje mi się, że jednak jesteś trochę patologiczny. Ja oczywiście, ja od zawsze jakby ludzie też mieli takie o mnie zdanie, ponieważ jeżdżę bardzo brutalnie po mieście na rowerze, łamiąc wszelkie społeczne oraz prawne zasady jazdy po mieście. Ja pierdolę, kamerzysta, no bo o nim mowa, mówił, że on tylko zaprasza ludzi. Tak, on tylko zaprasza ludzi, on tylko jest prowadzącym, on tylko prowadzi kanał Live Gaming Vlog, on tylko robi drunk stream z właścicielem federacji, on tylko na ostatnim filmie przespał się z dziewczyną Kruszbila, a właśnie, o właśnie, odnośnie Kruszbila. Kolego sympatyczny, realizujesz galę, ale chyba o czymś zapomniałeś, a bardziej o kimś, o swoim przyjacielu, który obecnie znajduje się w szpitalu, czyli o Megakocie. Odwiedziłeś go chociaż? Czy Megakot weźmie udział w gali? Czy Denis Załęcki, czyli jeden z uczestników gali Live Game, który obecnie ma kontuzję, będzie w pełni dyspozycyjny ruchowo, aby zrealizować zadania podczas transmisji per preview? Tak wiele pytań, lecz zero odpowiedzi. Druga konferencja była tak nudna, że dziewczyna Kruszbila wraz z inną uczestniczką zwyczajnie zasypiały podczas jednego z kilku paneli. Skończyły się nasze panele. Jest już nudno na konferencji. Dowód. Ja też już zasypam. Ale to się trochę długo trwa. No świetną promocję zastosowali, taką przynudzającą. Teraz trochę absurdów. Hubert Węska, który jak widzieliście w ostatnim moim odcinku, zarzekał się, że nie weźmie udziału w gali Live Game. Dowiedz mi zatem, dlaczego wziął udział? To dlaczego tutaj jesteście, bo takie jakby... Bo nie ma innej metody na to, żeby się jakby tutaj... Nie było innej metody prywatnie, żeby się po prostu spotkać i sobie cokolwiek wyjaśnić. Czekaj, przyszedłeś, jakby wziąłeś pieniądze, tak mi się wydaje, podpisujesz się pod tym, że tu jesteś i tylko dlatego, żeby z nim porozmawiać? Tak, wiesz, to jest osoba, kamerzysta jest taką osobą, że wiesz, wątpię, żeby w ogóle doszło do prywatnie do naszej jakiejkolwiek konfrontacji, bo na tyle ten wcześniej nasza relacja była już zepsuta, że chyba raczej by już wcześniej nie doszło po prostu do... Nie byłoby możliwe. No co, zapukałbym mu do drzwi? Czy co? Ale masz teraz szansę z nim porozmawiać, jakoś nie... Wiem, ale... Znaczy, my już rozmawialiśmy, nie? Rozmawialiśmy. Bo chciał pogadać z kamerzystą, no nie, no nie, nie. I czemu bierze udział? Bo ja w sumie nie wiem. Obóz Lasu Cheaty ma drugą turę biletów, a sama organizatorka ma znajomości w kuratorium i zamierza wybrać się na kawę do sanepidu. Chcieliście zniszczyć mój obóz, no ale niestety się wam nie udało to, i dzięki wam tyle biletów się przydało na mój obóz, że to jest jakaś masakra. Teraz jest druga tura biletowa, tylko dla osób 18+. I chciałam pozdrowić bardzo serdecznie panią Anię z kuratorium, u której dzisiaj byłam na kawusi bardzo pysznej, w sprawie tego, że cały czas do niej wyzwaniacie. Dzisiaj się tak pośmialiśmy z was, że to był naprawdę hit. Dzięki wam mam teraz nowe znajomości, w kuratorium teraz mam znajomości, więc dziękuję bardzo serdecznie każdemu, kto składał zawiadomienie do kuratorium na temat mojego obozu, bo o obozie już wiedzą już od pół roku w kuratorium. I pozdrawiam bardzo serdecznie też sanepid, do którego też idę, już jutro na kawusie do niego idę, nagramy TikToki w sanepidzie też, więc będzie się działo. Dwory Biesiadny, w którym miał się odbyć obóz Lasu Cheaty, jak się dowiadujemy, nic o tym nie wie. To na to organizatorka? Bo wystawialiście bardzo złe opinie na Dworku Biesiadnym, a tam już obóz się nie odbywa. Wystawcie 5 gwiazdek, będzie mi bardzo miło. Uwaga, uwaga, będzie trzecia tura zakupowa na obóz, który nie wiadomo gdzie się odbędzie, ale na hasło patologia macie jeszcze większą zmianę.
zbrodniszczkę! I za chwilę będzie trzecia tura biletowa na mój obóz. I na hasło patologia macie jeszcze większą zniszczkę na mój obóz. To dopiero będzie zniszczka! Więc spieszcie się zakupem. Bo za niedługo niczego nie będzie, niczego nie będzie. Nic się nie podoba, mówisz, co z tego, jeśli wszystko jest źle, niech nie będzie niczego. Dzisiaj, czyli 6 sierpnia, ponad po pół roku, wychodzi mama Daniela Magikala, czyli pani Gosia. Oczywiście w związku z tym zostanie zorganizowana transmisja na platformie YouTube i mam nadzieję, że nie będzie to powrót do pijackich streamów, a zwłaszcza alkoholizmu pani Małgorzaty. Trzymam kciuki i oczywiście jak najbardziej jestem za tym, aby pani Małgorzata występowała na transmisji YouTube na żywo i oczywiście trzeźwa. Do tej całej masy patusów, hipokrytów i reszty hołoty, czyli mowa o live game, dołącza nowy zawodnik, który ma o wiele więcej niż myślicie za uszami. Adrian Polak! Klap, klap, klap. Do tego pana wrócimy jeszcze w przyszłości, na tą chwilę obserwujemy czynnie wszystkie ruchy. Wiola Kotelecka, jedna z byłych aktorek z kanału Kamerzysty, zawodniczka gali Prime MMA, która zawalczyła z Oliwią Sadkowską. Wiola prowadzi Instagram, na którym dotychczas zebrała ponad 380 tysięcy obserwujących. Wiola często promuje na swoim Instastory różnych artystów, a zwłaszcza hip-hopowych, w celu zrobienia dobrego kroku dla artystów niszowych. Czy tak jest? Nie, oczywiście, że nie. Wcale tak nie jest. Wiola szuka w tym siana, kasy, forsy, kontaktuje się z twórcami, a następnie za odpowiednią stawkę proponuje i reklamę na swoim Instagramie. Kochani, nigdy tego nie robię, a tak naprawdę, no nigdy tego po prostu nie robię, lecz chyba coś mnie urzekło w tej piosence, którą przed chwilą wam pokazałam. Chłopak ma moim zdaniem naprawdę talent, więc naprawdę zachęcam was do posłuchania reszty jego piosenek. Na jego, z jego profilu git, oby tak dalej. Teraz kochani, zmieniamy na już koniec wieczoru klimacik. Zapraszam was do Sewega na taki stary, uliczny rap, którego tak szczerze już dawno nie słyszałam, więc u niego to możecie posłuchać. Mało tego, wszedłem na jeden z tych reklamowanych kawałków i jak się okazuje, kupione viewsy. 11 tysięcy wyświetleń i 3 łapki w górę. Nie jest wam wstyd, kogo wy oszukujecie? A ja na koniec zachęcam was do przesłuchania nowego utworu Maestro Oficjal, gdyż nie skasowałem za to pieniędzy i promuję dla rozwoju lokalnej twórczości. Na tą chwilę to by było wszystko. Oczywiście zachęcam was do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Dziękuję za taki duży odzew w komentarzach w poprzednim odcinku i oczywiście widzimy się niedługo. Pozdro! Live live! Taki no. Najbardziej live... Zacznijmy, możesz powiedzieć, zacznijmy od czegoś delikatniejszego, zacznijmy od czegoś najprostszego, takiego lightowego. Yeah. Ale pijany boomer! Pizdu, dobra! Boomer się na... A jeszcze jeden! Musisz pogadać jeszcze jednego! Ale... Daj mi łapy, kurwa, to prezes Larwgate się napierdolił!